Dobra, to ja zrobię tak jak Wołoszański, poczekaj. Był 16 marca 1987 roku. Właśnie tu, przy nieistniejącym już kinie Wars, poznajemy bohatera filmu Krótki film o zabijaniu, Jacka Łazara. Wars to nie jest pociągu, my? Nie przypominam sobie, by akcja filmu działa się w pociągu, a on zabijał taksówkarza, a nie maszynistę. Wracając jednak do kina, w miejsce Warsu miał powstać apartamentowiec. Tak się jednak nie stało, ponieważ budynek trafił do rejestru zabytków chronionych prawem. I jak na zabytek przystało, jest traktowany z należytym szacunkiem. Zobaczcie na ten numer. 07088, dzwoń, jestem zajebistym zabytkiem, albo ten kabelek. Patrzcie, jaki mam zajebisty, zabytkowy kabel. No i oczywiście nie ma jak zabytkowa libacja. A w razie gdyby już troszeczkę się kręciło w główce, to zawsze można się podeprzeć. Oczywiście zabytkowo. Stąd te łapy. Jednak, jeżeli chcielibyście pójść do kina na ciekawy film z dziewczyną albo z chłopakiem, to możecie pocałować klamkę. Idziemy do następnego. Plac Zamkowy. Tu pod kolumną Zygmunta główny bohater Kieślowskiego palił o poranku papierosa, gdy w pewnym momencie pewna niemiła staruszka zaczęła go przepędzać. On w zemście przepędził jej gołębie. Może nakręcę rekonstrukcję tej sceny, sekunda. A, nie ma staruszki, zapomniałem, że to produkcja WP, czyli nawet staruszki nie przewiduje. Dobra, zagram Jacka i staruszkę. Sekunda. Najpierw będę staruszką. Wezmę parasol dla niepoznaki. Odejdzie pan! Jeszcze raz. Odejdzie pan! Sekundę. Jacek. A tego mówię, to dodaję w postprodukcji. Następna lokacja. Tak gibisz jak murzyn. A, jeszcze kilka słów o kolumnie Zygmunta. Kolumna Zygmunta jest tak stara, że nie warto o niej w ogóle rozmawiać. I ostatnia miejscówka, tyły hotelu europejskiego. To właśnie z tego postoju taksówek Jacek brał taryfę. Kiedyś o taryfy trzeba było walczyć. Teraz jest ich pod dostatkiem. Jeżeli mówimy o zmianach, to spójrzcie również w głąb ulicy. Kiedyś czyste niebo, a teraz szklany gmach. Czy tak jest ładniej? Na to pytanie odpowiedzcie sobie sam. I jeszcze jedna ważna informacja. Drogie dzieci, pocałujcie misia w dupę.